Dzień dobry, moje drogie panie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj zabieramy się za kolejną motywacyjną część dotyczącą wiosennych porządków. Pod pierwszym filmem odnośnie organizacji moich kosmetyków makijażowych pisałyście mi w komentarzach, że chcecie organizację szafy. Porządki w szafie, więc dzisiaj mam taki luźny dzień i postanowiłam, że właśnie tym się zajmę, czyli organizacją pierwszej części mojej garderoby, jedną z największych szaf, które posiadam, i tam znajdują się nie tylko moje rzeczy, ale również mojego Massimo. Więc no, roboty troszkę jest, a powiem wam, że już nie mogę patrzeć na ten bałagan, jaki panuje w tej szafie, więc czas najwyższy się za to zabrać. Dzisiaj razem robimy te porządki, motywujemy się i działamy. Jak widzicie, w tej chwili wygląda to właśnie tak. Czyli panuje tutaj po prostu jednym słowem wielki bałagan. O! No i trzeba się za to w końcu zabrać. A od czego zacznę? Zacznę przede wszystkim od góry. Bo dobry plan to jest podstawa organizacji. Więc na początek ściągam wszystko to, co jest tutaj na górze. Czyli te wszystkie pudła, jakieś rzeczy, które tutaj używam do nagrywania filmów, sprzęty i nie tylko. Pozmywam, umyję całą tą górę, a później zabiorę się za organizację rzeczy, które znajdują się właśnie tutaj w tych pudłach. No i już przygotowałam sobie oczywiście drabinkę, więc zabieramy się do roboty. Jak widzicie, mam w tych kartonach również niezły bałagan. Mam tutaj jakieś czapki, szaliki, rzeczy takie wystrzałowe, sylwestrowe, ciuchy letnie, ciuchy wiosenne, kot oczywiście. Więc teraz tak, wszystko muszę wyciągnąć, sprawdzić co i jak, przejrzeć. A następnie tak sobie pomyślałam, że poukładam w tych pudłach już typowo rzeczy letnie, rzeczy właśnie takie wyjściowe, gdzieś czapki, szaliki, których już nie będę nosić, także zaraz będę to wszystko ogarniać. No i oczywiście muszę powyciągać też rzeczy wiosenne. Część kartonów mam już zorganizowaną. Nie chowam ich jeszcze na górę do szafy, ponieważ widzicie, mam tutaj sporo wolnego miejsca. Ten karton też mam pusty, więc będę go sobie zaraz tutaj wszystko organizować. Tutaj mam już kupkę rzeczy do przejrzenia, które nie wiem, czy jeszcze ze mną zostaną. Część do pochowania. To teraz zabieram się za kolejny etap w mojej szafie. Przy okazji powiem wam, że umyłam też sobie już całą górę. Tutaj mam dwa kartony z rzeczami, które już wiem, że tutaj nic się nie zmieści, które już muszą sobie tutaj leżeć, i wiecie co, zabieram się teraz za tę część. Ona jest dosyć głęboka tam do środka, więc jest masa rzeczy, które muszę tutaj przejrzeć, i zacznę właśnie od góry. I tak sobie myślę, że torebki przełożę niżej, a na samą górę pójdą swetry zimowe, których już nosić nie będę. Dobrze, swetry, których nie noszę już i nosić nie będę, raczej są tam poupychane, słuchajcie, do samego końca. Tutaj na wierzchu mam jeszcze swetry, które będę nosić, i ogarnęłam też półkę z torebkami. Tam są powkładane do samego końca. Także moje drogie panie, czas na resztę, czas ogarnąć te dwie półki, a potem następne w kolejności będą buty. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że zrobię chwilę przerwy w tym sprzątaniu i zrobię sobie soczek ze świeżych pomarańczy, a w sumie to świeży sok z pomarańczy z moją ukochaną wyciskarką. A tak przy okazji, jak już jesteśmy przy takich właśnie sprzętach domowych, to dajcie znać, czy miałybyście ochotę na film, w którym pokażę wam takie urządzenia, nowe gadżety, które pojawiły się w moim mieszkaniu. Czy was w ogóle taki temat interesuje? Chciałobyście coś takiego zobaczyć? Czekam na wasze komentarze. No to co? Na zdrowie! No dobra, moje drogie panie, chciałam powiedzieć, że mamy sukces! Udało się i teraz wam pokażę, tutaj mam już wszystko ogarnięte. Przełożyłam sobie spodnie i dresy tutaj na tą jedną półkę. Tutaj jest półka Massimo. Tutaj zorganizowałam część już moich butów wiosennych. I tutaj kolejną część.
Tutaj mamy jeszcze miejsce na buty. Tutaj też ogarnęłam sobie torby takie duże, które noszę raz na jakiś czas. I już sobie przełożyłam tutaj koszulki, żeby mieć też wszystko w jednym miejscu. Wcześniej były tutaj dżinsy, w tej chwili mam koszulki z krótkim rękawem. Tutaj mam już też część rzeczy ogarniętą. Udało mi się też zrobić porządek w niektórych rzeczach Massimo, oczywiście też porządek w części jego butów. Także mogłabym powiedzieć, słuchajcie, że jestem zadowolona i szafa jest już praktycznie gotowa na wiosnę. Jeśli chodzi jeszcze o takie sprawy organizacyjne, to ja już kiedyś Wam wspominałam o tym, że trzymam wszystkie swoje ubrania na drewnianych wieszakach. Nie wyobrażam sobie trzymania ich na plastikach, czy też na takich drucikach, wiecie, które zazwyczaj dostajemy po przyniesieniu ubrań z pralni. Ale przy okazji chciałabym Wam polecić te wieszaki. To są wieszaki, które dostaniecie w IKEA. I powiem Wam, że sprawdzają się świetnie, bo nie dość, że mają tutaj właśnie regulowaną tą napę, widzicie, o, to zapięcie, to jeszcze bardzo ładnie wyglądają, są cienkie i ja powiem Wam szczerze, jestem z nich bardzo zadowolona. Kupiłam sobie jakiś czas temu właśnie raz, dwa, cztery te wieszaki, trzy wieszaki, tutaj mam stare, o, właśnie takie. One też całkiem dobrze się sprawdzają, ale te są lepsze. A wiecie dlaczego są lepsze? Dlatego, że mają tutaj większą tą możliwość przesuwania właśnie tego zapięcia. Przez co też możemy tutaj założyć na przykład spodnie, o, takie jak te. Widzicie? Zamiast trzymać je na takim wieszaku, to można by było tutaj je sobie ładnie spiąć i też trzymać na takim wieszaku, więc jak będę przy okazji na jakichś kolejnych zakupach w IKEA, zobaczymy, albo zamawiać coś przez internet, to chcę sobie dokupić właśnie takie wieszaki. Nie wiem, czy wiecie, ale te stojaki na buty bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Ja sobie kupiłam już kilka tych stojaków, zresztą mam je tutaj, mam też jeśli chodzi o buty Massimo i powiem Wam, że to jest świetne rozwiązanie właśnie do szafy czy do garderoby, bo zobaczcie, ustawiacie sobie buty w ten sposób i robi Wam się od razu więcej miejsca niż trzymanie butów, o, tak jak te. Co prawda, te stojaki, jak widzicie, one mają taką, a nie inną wielkość, więc na przykład takie wysokie buty nie wchodzą mi tutaj. Zaraz Wam to pokażę. Te stojaki są z IKEA i one kosztują około chyba 5 zł, ale można je dostać również w Leroy Merlin. No i czekajcie, pokażę Wam jak to jest z wysokością. Tutaj mam but na takiej wyższej podeszwie. No i zobaczcie. Tutaj już to niestety nie gra. Więc te stojaki sprawdzą się dobrze na przykład do takich płaskich butów, sneakersów, które są tutaj niskie i nie mają wysokiej podeszwy, ale polecam Wam gorąco to rozwiązanie, no bo to jest dosłownie, słuchajcie, no 5 zł za taki stojak, a naprawdę robi Wam się dużo miejsca, czy to w szafie, czy w garderobie i macie porządek z butami. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałam Wam powiedzieć, jeśli jesteśmy już przy butach, to są wkładki. Ja mam wkładki we wszystkich butach i właśnie przed chwilą wymieniłam sobie na nowe. Wkładki, które kupuję w Rossmanie, coś za około 15 zł za opakowanie, ale one też bardzo często są na promocji. Polecam Wam gorąco takie rozwiązanie, czyli właśnie wkładanie takich cieniutkich wkładeczek do wszystkich butów, bo dzięki temu chronicie wnętrze buta przed uszkodzeniami, przed zniszczeniem i nie tylko. I naprawdę but zawsze wygląda estetycznie. Ostatnia rzecz, którą muszę zrobić, słuchajcie, to jeszcze ogarnąć tę stertę tutaj, porozdzielać rzeczy na te, które pójdą do oddania i te, które pójdą na wyprzedaż. Tada! Ogarnięte, zrobione, mamy to! Muszę Wam powiedzieć, że to tak się wydaje, że ogarnięcie szafy to pryszcz. Ale jak się wyciągnie wszystko z tej szafy, zacznie układać, zastanawiać nad tym, co zostawić, co schować, co się jeszcze przyda, co jeszcze nie, mycie tej szafy, organizacja tego wszystkiego, to powiem Wam, że schodzi naprawdę dużo czasu na tym i wcale Wam się nie dziwię, że też nie możecie się zmobilizować do tego, żeby wreszcie posprzątać Waszą garderobę, szafę i nie tylko. No ale słuchajcie, zaczęłam o godzinie gdzieś przed 8:00, jest w tej chwili mniej więcej koło w pół do drugiej, ale zrobiłam pierwszą część mojej garderoby, jestem z siebie
Bardzo dumna i szczęśliwa, że wreszcie to ładnie wygląda i wszystko mam tak jak lubię, posegregowane, ułożone, porządek, bo to jest, słuchajcie, najważniejsze, jak mamy czysto wokół siebie i mamy porządek w domu, to i my czujemy się o wiele lepiej. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten dzisiejszy film i za wspólne porządki tak naprawdę. Następny dowiecie się za jakiś czas, co będziemy dalej sprzątać. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zmobilizowałam do tego, żebyście i Wy zaczęły sprzątać swoją garderobę i szykować się na wiosnę, a powiem Wam jeszcze coś lepszego. Tak zaczęłam sprzątać, była potworna pogoda. Dużo chmur, zapowiadało się na to, że będzie padać wiał silny wiatr, a teraz jest cudowne słońce, zrobiło się ciepło, aż przyjemnie, aż mi gorąco, słuchajcie, ale to oznacza, że to sprzątanie, to dzisiejsze sprzątanie i porządki w szafie to był dobry pomysł. Dobra, koniec tego mojego gadania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, pa!